Zacznijmy jednak od podwyżek cen za wodę i ścieki. Nowe taryfy za te media, o czym mówiliśmy tydzień temu w wydarzeniach na ostatniej sesji, zatwierdzili radni miejscy. I to jest podwyżka, na którą Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma wpływu. Od 1 stycznia 2013 roku nasi mieszkańcy zapłacą 7 zł i 22 grosze brutto za metr sześcienny wody i ścieków. Jak to się kształtowało do roku obecnego? Za wodę płaciliśmy za metr sześcienny w tym roku 2,95 zł, od przyszłego roku będziemy płacić 3,09 zł. Za ścieki płaciliśmy 3,93 zł, a od 1 stycznia 2013 roku za metr sześcienny ścieków zapłacimy 4,13 zł. Duże zmiany i zarazem podwyżki szykują się za odprowadzanie odpadów, czyli śmieci. W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, radni miejscy na ostatniej sesji przyjęli również zmiany w regulaminie utrzymania porządku i czystości. Od 1 lipca 2013 roku to właśnie gmina będzie odpowiadać za całą gospodarkę śmieciową. Co zatem się zmieni? Zmieni się to, że tak jak dzisiaj jako Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa mogliśmy wybrać sobie firmę, która odbierała nam odpady z naszych zasobów. Mieliśmy wpływ na jakość, cenę. Od 1 lipca zostaniemy tego jako spółdzielnia pozbawieni. I to jest zapis ustawowy. Gmina zgodnie z artykułem 6 litery C tej ustawy odpowiada za gospodarkę śmieciową. To gmina będzie organizować przetarg na odbiór odpadów na terenie swojej gminy. W związku z tym zarząd Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w piśmie wystosowanym do burmistrza Wielunia zaproponował włodarzowi miasta, aby wywóz odpadów komunalnych był naliczany od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Na podstawie wyników finansowego spółdzielni za okres trzeciego kwartału firma przedstawiła realną stawkę, jaka obowiązuje w Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 5 zł 42 grosze od osoby brutto. Natomiast w przypadku lokali użytkowych stawka ta wynosi 55 groszy za metr kwadratowy brutto powierzchni użytkowej lokalu. Zarząd Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stoi na stanowisku, aby odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywał się od 1 lipca 2013 roku w podziale obszaru gminy Wieluń na sektory zgodnie z artykułem 6d ustęp 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z tego co wiem, planuje takie działania miasto Sieradz, miasto Zduńska Wola. A w naszym przypadku jakie byłyby korzyści z takiego podziału? Przede wszystkim przy organizacji jednego przetargu na całą gminę wygra jedna firma i mamy monopolistę. Jeżeli przepis pozwala na podział gminy na strefy, czyli mamy jedną stawkę na całą gminę, ale na przykład jest kilka stref i może być tak, że kilka firm może świadczyć taką usługę w danej strefie. Pozwoli to przede wszystkim gminie ocenić jakość świadczenia usług i może też wpłynie na stawkę. W opłatach za odpady ujęty jest także koszt segregacji śmieci. Pamiętajmy zatem, aby to robić. Pojemniki do segregacji mamy praktycznie przy każdym śmietniku. Do tych na szkło, plastik i papier dołączy jeszcze jeden – na bioodpady. Więcej o tej niewątpliwie ważnej sprawie powiemy już w temacie tygodnia. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy z prezesem Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.